Bo traci piłkę Mozur, jest Schubert, do środka i gol! Znakomita akcja, Schubert do Drobleka, 1-0, ci piłkarze mieli w założeniach Albina Mikulskiego prowadzić grę pogoni. No i o ile przez 30 minut tego nie było widać, to ta jedna akcja wynagrodziła cały ten czas. Proszę Państwa, nie wiadomo, czy Mikulski znalazł sposób na smudę, ale tym zagraniem pokazał, że jeśli konsekwentnie każe z tym piłkarzom, oczywiście musi mieć dobrych wykonawców do tego, by takimi prostopadłymi podchowaniami nękać defensywę Legii, to się może opłacić. Jeszcze raz ta sytuacja. Proszę zwrócić uwagę, najpierw tego tutaj nie będzie widać dokładnie, wybiegał tam prostopadle Dymkowski, zamarkował podanie Schubert i dopiero teraz puścił między nogami Mosura piłkę, kiedy wychodził Drumlak. Z innego ujęcia być może zobaczymy to jeszcze lepiej. Nie ma czasu na powtórkę, bo już atakują legioniści. Bednarz zbyt mocno i rozpocznie od bramki Majda. 31 minuta, to jeszcze raz wspaniale Schubert. Trochę go krytykowaliśmy za kilka zagrań, ale no wejście Drumlaka fantastyczne, znakomite podanie. Pogoń Legia 1-0. Najpierw wywiedziony w pole Mosur, później Bednarz, Zieliński, cała defensywa, Maciej Murawski, piłka ląduje w siatce.